Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Rulski. Mam też drugie nazwisko Bożek. Urodziła mnie matka moja 35 lat temu. W wolnym czasie, którego mam dość dużo, zdarza mi się pisać piosenki. Są to piosenki dość odkrywcze. Nie odkrywają zjawisk poza tymi, które znajdują się we mnie. Czyli właściwie odkrywają tylko mnie. Może nawet denuncjują. Mam tu parę skrzydeł, pióra, które spaja myśl i wosk. Są ludzie, którzy przede wszystkim śpiewają i w tym się odnajdują i są bardzo dobrzy, a ja z czasem dochodzę do wniosku, że to śpiewanie to jest jednak taka konieczność. Coraz fajniej mi się pisze, coraz więcej znajduję swobody i celowości w tym pisaniu. Kiedyś wydawało mi się, że to jest bardzo, bardzo trudne, wręcz niemożliwe, żeby napisać to, co się chce napisać. A się okazuje, że się daje. Ja właśnie piszę to, co chce mi się napisać. Ale kurka wodna, w ciągu ostatnich kilku miesięcy napisałem parę piosenek, które uważam za niezłe. One są jakieś tam. Czasem budzą torsję u niektórych. Czasem ktoś wyjdzie z sali, ale to lepiej niż gdyby piosenka została przyciszona i nie, niech leci, niech leci. Niech wyłączy. Po prostu. No. Czyli lubisz wzbudzać bardzo konkretne emocje, jednym słowem. Lubię, tak. Lubię budzić emocje. Lubię budzić śmiech. Pewnie, że tak. Chciałbym być lubiany. No, ja wiem, że za te teksty, które teraz piszę, to nie będę, ale... ale przynajmniej... Nie wiem, może ktoś rzuci jakąś skórką banana na ulicy. Jajkiem. Czy była jakaś interakcja? Pojechałem z Michałem do Biłgoraja i pojechałem z nim nawet nie jako uczestnik, tylko tak towarzysko. Są takie festiwale, które są takie duże, naprawdę fajnie zorganizowane. Tam jest klimat, tam jest atmosfera taka, jakby się jechało do dobrych przyjaciół. No i to jest właśnie Myślibórz,
Biłgoraj. A chciałem powiedzieć, że ja w tej bluzie wygrałem Oppę. W tej. W tej bluzie wygrałeś Oppę? Tak. W tych skarpetach Biłgoraj. A poza festiwalami to występujesz tak po prostu gdzieś? Tak, zdarza się, ale to są w większości występy takie jakieś towarzyskie. No bo znajomi, którzy muzykują, grają, zapraszają, chodź przyjdziesz, zagrasz. Albo wpadnij to coś tam w jakiejś knajpie. I to się tak kręci. Ale mam plan taki, żeby wziąć gitarę, zresztą zdarza mi się, wziąć gitarę i w sezonie ciepłym wywinduję się na jakąś starówkę albo gdzieś i gram. Ta piosenka nosi tytuł Być Może Kiedyś. Być może kiedyś brudny i głodny przemierzać będę te ulice. Być może kiedyś będę już nikim, choć byłem kiedyś jeszcze nikim. Być może kiedyś moje dzieci nie będą chciały ojca znać, albo co gorsza, wcale ich nie będzie, bo nie umiałem o nie dbać. Ale na dziś mam za nic grawitację, uprawiam lewitację, ale na dziś w moim ogrodzie kwitną skrzydła i dalej mi do ziemi niż do gwiazd. Czy jesteś takim totalnym samoukiem? Przez bardzo długi czas z Dorotą Sawicką zresztą, no i z Michałem Konstratem, chodziliśmy do Pałacu Młodzieży, w którym był pan Jerzy Musiał. Pan Jerzy Musiał był przez jakiś czas, chyba dosyć długo był dyrektorem pałacu. To był taki starszy pan o podniebnym poziomie kultury i wielkiej miłości do dzieciaków, do młodzieży. Żeglarz, kapitan w ogóle żeglugi jachtowej, świetny gość i taki muzyk z serca i z czucia. I myśmy chodzili do tego pana Jerzyka i coś tam usiłowaliśmy, znaczy on usiłował coś tam, myśmy coś tam usiłowali, myśmy, czyli ta młodzież, która się tam pojawiała, ale pan Jerzyk, oprócz tego, że był świetnym pedagogiem i on był takim no, człowiekiem serca, ojcem, dziadkiem, przyjacielem i wszystkim, to nie nauczył nas kurka wodna nic z tej muzyki, z tych formalnych rzeczy, których człowiek powinien się nauczyć. Nie wiem, choćby tego koła kwintowego, tak? Tego jakiegoś tam pochodu tych trzech akordów jakichś tam równoległych. Przecież to jest proste, to jest normalne, to jest taki system, którego każdy może się nauczyć i od razu ma dostęp do muzyki innych, do tej muzyki, która jest. A ty bierzesz instrument, i myślisz sobie, aha, no tak, pa, na kole jest tutaj, którego, no dobra, i grasz co chcesz. W każdym razie, dzieciaczki przychodziły, dzieciaczki czy młodzież, no bo wtedy, bo to już liceum, tak, więc przychodziły z tymi swoimi pioseneczkami, no i pitu. Ja wtedy byłem na etapie Paula Simona i śpiewałem wysokim falsetem. No i pan Jerzyk słuchał tego i mówił wyraziście i wyraziście, a tu może tak, a tu może tak. Natomiast w ogóle żadnej muzyki w tym nie było. To było takie dosyć... Czyli początki twoje gitarowe, to byłeś absolutnie samoukiem w domu. Jak również końce.
Moje końce gitarowe również są takie, że jestem samukiem w domu, ale nie, nigdy w ogóle w życiu nie uczyłem się niestety i żałuję mocno. Zamieszkam w pięknym miejscu, które domem mi się stanie, z ogrodem wokół własnym i światem w oknach jasnym. A jeśli nie zamieszkam, to wstawię się leciutko przy barze małym piwem, przy lustrze małą wódką, i będzie znów różowo, i znowu będzie dobrze, znów zacznie się na nowo złe słowa. Pierwsza, ale na pewno nie ostatnia. Nosi tytuł Protopłyt. Protopłyt, nazwa została wymyślona przez basistę Konrada Grajwodę. Ona powstała dzięki temu, że udało mi się wygrać OPPE, a OPPA nagradzała pierwsze miejsce dofinansowaniem do płyty. Płyta jest, mam całą w domu, fajnie, bo jakby mi się jakaś zgubiła albo zniszczyła, nie żebym to odtwarzał. Broń Boże. To mam wszystkie w domu egzemplarze. I tak, są tam piosenki autorskie. Nagrywana ona była w warunkach domowych, jakoś tam. Przyjaciele pomogli o tyle, o ile mogli, porobić dodatkowe aranże, dograć basy i nie basy, i perkusje. Ale dzisiaj bym tego tak nie zrobił. Idealnie byłoby tak, żeby po sezonie koncertowym, najlepiej z muzykami, z którymi się grywa koncerty, po takim ograniu, odarciu mordy i osadzeniu całego materiału, żeby przyjść do studia i nagrać te piosenki na setkę, czyli usiąść i nagrać tak jak są. Nie dogrywać nic nie edytować, nie ciąć, tylko po prostu zarejestrować gotowe, okrzepłe utwory, no bo one są wtedy żywe. A nagrywanie płyty, jakby budowanie piosenek z klocków, że to jeszcze nie wiem, to chyba nie jest ten kierunek, tak sobie myślę. No, w każdym razie protopłyt jest zbudowany z klocków. Da się tego słuchać parę razy, szczególnie w samochodzie, kiedy jak się ma głośny samochód. No. Masz taką swoją prywatną, krótką listę największych przybojów Mateusza Rulskiego Bożka? Tak, i są to piosenki, które jakoś tam zostały, nie jakoś tam, tylko które zostały dostrzeżone. Pierwsza, najstarsza z tych wszystkich, Idę w miasto. On za tę piosenkę jakieś nagrody dostałem. Z tęsknoty za światem, co był, też jakieś dwie nagrody się za to urwało. No i Nieboszczacza, która ostatnio się pojawiła, i ten Myślibusz tam się dzięki temu. Umarłem, nie żyję, leżę. Już rówka mi chodzi po oku. Pion utrzymuje w parterze. Nareszcie mam święty spokój. Umarłem, nie żyję, nie wrócę. Nieznaczny mi urząd skarbowy. Ni kryzys, ni szeryf, więc nucę. Radość się, aż pod
ozdobami. Wolności raj, nikt mi nie zazdrości. Każdemu będzie dane kimono pod danem. Odetchnie ten last time i rozprostuje kości. W mej oscylacji bez herców robaka zalewać nie muszę, bo bliski jest mym sercu. Sobie go w sobie zasuszę. Umarłem nieżnie i ludzi. Nie boję się chorób i śmierci. I wreszcie nie czuć mi zbudzi, bo to wszystko tak samo śmierdzi. Ale ty się na scenie dobrze czujesz, dobrze się bawisz, tak przynajmniej wygląda, takie sprawiasz wrażenie. Strasznie ciężko tam jest. Ciężka praca, to jest nerwówka. Na przykład wczoraj przy obiedzie. Czy ja się dobrze bawiłem? Nie. Ja się po prostu czuję bardzo, bardzo niezręcznie w takich sytuacjach międzyludzkich i wolę się przykryć żartem. Peszę się przy ludziach i usiłuję to speszenie, albo się zamykam i nie mówię, jest tak często, albo kiedy czuję przyzwolenie, odstawiam głupoty. Nie wiem, czy znacie ją w takiej odsłonie, ale jeśli jej nie znacie, posłuchajcie. Okej, szwagier. Jest tutaj przy brzegu. I'm gonna give him a chicken. Widzisz, jak je? No. It's 4 feet. At least 4 feet, szwagier. At least 4 feet. No bierz tą kurwa kurę. There you go. Kurwa forfeiter. Jeszcze mu rzucę. Predator, kurwa. Jest piękny. It's beautiful. Jest piękny. It's beautiful. Jest piękny. Po prostu chyba z raz wystąpiłem jako zapowiadacz czy konferencjer. I trzeba było coś wymyślić. No to mi się jakoś tak recytacja tego krokodyla tak to jakoś powstało, ale to nie było zamierzenie, że ja teraz oto mam zamiar żerować na krokodylu. Chociaż to dobrze świadczy o takim stworzeniu, które może żerować na krokodylu, prawda? Bo kto może żerować na krokodylu? Tylko coś. No jakiś większy sukincyn niż sam krokodyl, prawda, jakiś. Ta piosenka nosi tytuł Cel Baha Pięciowa. To jest taki rodzaj napoju. Posiada ta piosenka różne cytaty, takie może niesłowne, ale takie ideowe. Muzyczne też. My ją ze szwagrem w kotłowni pędzimy. On po niej śmieje się, a ja szlocham. Lecz Barbaro ma równe chęci. O naszej C2-5-6 ja chętniej panie do tańca proszę. Och, jaką daję do życia chęć. Samogoniona C2-5, gdy ci się mija, zrobi długa. Szklaneczka jedna, szklaneczka druga i cały świat się nazad kocha. Kto ci to da, jak nie C2-5-owa? Po naszej C2-5-osze ja chętnie panie do tańca proszę. Daje do życia chęć samogoniona C2-5 i tylko czasem po kotłowni baw przeleci. Na kupie węgla miałknie biała myszka, lecz niech się myszy boją baby oraz dzieci. My tu nie leży, mi drży w rytm marsza w kiszkach. Po naszej C2-5
Mateusz Ludzki, to jest jedna pierwsza. Tak, nie mogę się dobrać.